Dobry, witam Was na kanale Gwizdał nad wodą. Siema. W końcu można powiedzieć, że gwizdały. Ja mam na imię Sylwek, Gwizdała. Ja mam na imię Gabryś, również Gwizdała. No i tak jak nazwa kanału wskazuje, wreszcie Gwizdały nad wodą. Tak, jesteśmy na kanale My Donau kanał, koło Neumarkt, między Neumarkt a Berching. Jesteśmy tu w sumie pierwszy raz. W sumie na każdej wodzie, jakiej będziemy, to jesteśmy pierwszy raz, dlatego że mamy od niedawna karty niemieckie wędkarskie i poznajemy każdą jedną wodę, którą będziemy, na których będziemy, to będziemy pierwszy raz. Także teraz Gabriel będzie robił zanęty. Używamy dzisiaj takiej samej zanęty. Tak jeszcze na początek może powiem, że będziemy takie robić cykly, może to będzie ciekawe, ponieważ Sylwek lubi feder, ja tyczka, bat, więc będziemy robić tak jakby za każdym razem pewne sensie zawody, która metoda jest skuteczniejsza. Na razie na dzisiaj, na początek właśnie jest zimno i początek roku. Tak, próbujemy tą samą zanętę. Będziemy mieć obydwoje na różne metody łapania. Przemieszamy leszcza merlina z płocią merlina. Plus jakieś tam dodatki ziemi, bo ja mam ziemię, będę używał jeszcze ziemię. Nie wiem, czy ty będziesz używał ziemię. Trochę dodam, tak. Ziemię. Nie ma wpływu dużego ciągu, ale... A tu też nie chodzi o to, chodzi o to, żeby ona zbudzić się do poszukiwania zanęty. W każdym razie będziemy używać ziemi z kretowiska, nie jakąś glinę kupną czy coś. Niemiecką. No, niemiecką glinę z kretowiska. No i będziemy próbować. Ja jeszcze sobie tam muszę porozstawiać rzeczy. Gabriel tu już będzie mieszał, bo on sobie miał tylko bacika jednego, to łatwiej to pójdzie. Kłamie dwa. Ale w każdym razie ja już jestem rozłożony, on tam jeszcze się z tym wszystkim grzebie. Także Gabriel niech sobie miesza. Oczywiście każdy z nas pewne swoje specyficzne dodatki, które ma wypraktykowane lub lubi, będzie dodawał już indywidualnie. Natomiast bazą jest to samo. Mamy 4 kg zanęty w sumie, na pół to podzielimy. No i tak jak mówiłem, mam trochę jeszcze słoneczniku mielonego, konopi, kanał. Generalnie woda krąży raz w tą, bo to zależy się od tego, które śluzy chodzą. Więc jest generalnie w miarę stała, nie ma specjalnie uciągu. No i zobaczymy, co to w lutowy, mroźny poranek nam dzisiejszy dzień przyniesie. Na razie podzielę te zanety na pół. Sylwestra oczywiście znacie z tych wcześniejszych filmów, które nagrywał sam. W tej chwili jestem w trakcie przenoszenia się do jego koła, więc będziemy mogli na tych samych wodach wspólnie łowić. No tak jak mówię, moją ulubioną dziedziną jest tyczka, bat. W sumie dla mnie to zawsze dawało największą radę na zawodach i takich innych rzeczach, ponieważ no, jest to taka szybka metoda. Sylwek się znowuż ostatnio strasznie oblubował w federze, naoglądał się filmów. W tamtym roku miał dosyć fajne efekty, zresztą tak jak pokazywał parę razy, więc zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce między jednym a drugim. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, ja miałem szczerze mówiąc chwilę dłuższą przerwę. Że tak powiem, rozprzestrzeniać się będę w czasie sezonu. Na początek zacznę łapać tak jak to robiłem wcześniej. Na zasadzie takiego wyczucia wewnętrznego. Nasza rodzina ma już tradycje bardzo, bardzo odległe wędkowania. Nasz pradziadek kiedyś miał nawet pod opieką jezioro. Gdzie to było? Gdzieś na Kaszubach. Na Kaszubach. Mnie uczy wędkować jako pierwszy, nie nawet tato, tylko dziadek. Miałem 6 lat, kiedy złapałem pierwszą rybę gdzieś na Wiśle. Opowiadał mi to, ja tego nie pamiętam. No, później lubiłem na zawody jeździć często, bo to fajna frajda, tak jak mówię, każda jedna ryba złapana cieszy. Zawsze coś tam się z tych zawodów przyniosło, jakiś puchar, drobną nagrodę. Nie zapomnę nigdy, jak to człowiek za starych czasów, za młodzika łapał na tych zawodach dla dzieci. To i cukierniczkę, i młynek do pierwszych się to przyniosło do domu, takie były nagrody. No ale to są stare czasy. No, teraz zaczynamy tą przygodę tutaj w Niemczech. Kiedy wreszcie udało nam się zdobyć te karty, bo tu szczerze mówiąc wszystko u nich jest popaprane. Przepisy są takie, że by chyba tylko utrudnić wędkarzowi, no ale trzeba to pokonać, no nie, i te ryby łapać. Sylwek, przypuję ci tutaj do wiaderka, no nie? Obie tak jak sobie do kupy razem, tak? Czy chcesz coś innego? Znalazłem już jakiś atraktor,
trapera, ochotka. Chyba doleję trochę, zobaczymy, czy to coś da. Do wody. Gdzie ta konopia, mówiłeś, jest? Aha, dobra. O kurde, jestem ta konopia? Jest, no. To jest prażona i mielona. Prażona, mielona konopia. Słonecznik, sam mieliłem. Powiem wam, że do jedzenia ruski prażony słonecznik jest najlepszy, jeżeli chodzi o smak. Zarobaczę to pinką. Niestety w Niemczech ochotki się nie dostanie. To jest dramat. Tutaj ze wszystkim tutaj. Ale trzeba jakoś radzić. Część kul zrobię bez pinki, żeby może trochę przeleżała tam. Resztę rozmieszam z tymi robakami. No, tak zawsze kiedyś robiłem. Jakieś tam efekty przynosiło. Przesypię sobie do tego, wymieszam z tą ziemią niemieckiego kretowiska. To Sylwester, jaki robimy? 3 godziny, 4 godziny? Nie wiem. Łapania? Zawody, a później dalej łapiemy. A później to możemy dalej, ale powiedzmy, że jakiś tam, wiesz, tak na zawodach określony czas, żeby zobaczyć przez ten czas, co to się zadzieje, no, w ogóle. 4 godziny mi się wydaje. Dobra, także ja się pomału przygotowuję. Muszę jeszcze wygruntować sprzęt. Później przyjdzie czas, można nęcić. To okej. Okay. A ja robię znowu, moja technika jest taka, że robię sobie dwa rodzaje zanęty. Jeden robię pół na pół, a drugą 3:1. Do tego dodam pinki, mam pinkę mrożoną i troszeczkę pieczywka fluo. Pinkę mrożoną, troszeczkę pieczywka fluo i to razem wymieszam. Będę robił w trzech kategoriach. Jedną będę robił luźną. Drugą dodam troszeczkę więcej wody, przemoczę i trzecią dodam trochę bentonitu, żeby dłużej leżało. Dobra, to ja to wszystko przygotuję i potem będziemy nęcić i opowiemy dalej. Teraz dopiero włączyłem. Dobra, zaczynamy zawody, godzina 11:15. Nagadałem, można nęcić. Można nęcić, no hej. Witam ponownie. Po 2 godzinach wędkowania. Praktycznie nic się nie dzieje. Złapałem jedną płotkę, także prowadzę. 1-0. No a tak poza tym, kurczę, martwa woda. Dwie barki przepłynęły. Podejrzewam, że przymieszały nam te dno. Donęciliśmy właśnie i teraz zobaczymy, co się będzie działo dalej. Tak, nic nie pokazujemy, bo się po prostu nic nie dzieje. Nie ma co. Dobra. No kończymy na dzisiaj wędkowanie. Z kiepskim wynikiem, złapałem dwie płocie. Gabriel nic, także Feder wygrał dzisiejszy ten. Zaraz wam pokażemy, jakie te rybki są. Masz, przytrzymaj, Gabriel, tam kamerę. Dzisiaj mnie zupełnie olały. Ja mam takie małe przypuszczenie, że mam nadzieję, że kwestia, że na bata sięgam może troszeczkę za blisko i nie sięgnąłem do końca. Spadł tutaj na tym kanale na pełną głębokość. No, trzeba jakoś tłumaczyć, no nie, tą porażkę. Ale pogoda do niczego. W każdym razie wymarzłem się naprawdę nieźle. No ale Sylwester faktycznie dwie płotki przytulił. Na tego swojego Federa. Zaraz zobaczycie, o, takie dwie płoteczki. Czekaj, widać, takie dwie płotki. Jedna i druga.
i wracałem do wody. O. O. No pogoda dzisiaj nas nie rozpieszcza. Czas na podsumowanie właśnie. Bo wiecie, to są dwie jedyne. Następnym razem ja je będę łapał, nie? W tej wodzie dwie jedyne. Pogoda nas nie rozpieszcza w ogóle. Rano było minus 5. Rano było minus 5. Ogólnie cały tydzień było cieplutko, a tylko ta dzisiejsza noc i dzisiejszy dzień taki był. Spadek po temperatury, ciśnienia, wydaje mi się, i tak te ryby kiepsko brały. Zobaczymy następnym razem. W sumie zanęty mieliśmy dobrze zrobione. Ja rzucałem w wielinie jedną 26, 25 i 16. I nic. Tylko te dwie. I w sumie jedną złapałem na 16 i jedną na 25. Tak. No ja nie miałem nawet skubnięcia, żaden robaczek nie był ruszony, także tutaj bliżej brzegu miałem koło 2,5 metra na piątce, na siódemce było 5-6. Ale nic. Następnym razem się ogolę, może będzie lepiej. Okej, to trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.